wywalonych w kosmos agencji, czy nie wiadomo czego, co będą potem w przyszłości wysyłać ludzi na Marsa. Dzień dobry. Zapraszam do kolejnego dnia i kolejnego tematu. Jedno z najczęściej pojawiających się pytań na mojej skrzynce mailowej i na moim messengerze i wszędzie, gdzie możecie mnie znaleźć, to czy programista potrzebuje umieć dobrze matematykę? Zastanówmy się nad tym dzisiaj, ale oczywiście najpierw trochę obowiązków. Zapraszam. Dzisiaj oprócz standardowego odwożenia dzieci do przedszkola musiałem jeszcze syna zabrać na pobieranie krwi. Musimy zrobić kilka badań. Nic strasznego na szczęście, ale teraz już jestem w domu. Zabieram się za swoją robotę i za chwilę wracamy do tematu. Dobra, to jak to jest z tą matematyką? Prawda jest taka, że ci, którzy kończyli studia informatyczne, ci, którzy poszli na studia, skończyli tą informatykę, zazwyczaj będą wiedzieli trochę na temat matematyki. Ale umówmy się szczerze, nie wszyscy byli orłami na studiach, jeśli szli na informatykę. Ja pamiętam ze swoich studiów, że było tak, że bardzo często koledzy robili za mnie projekty informatyczne, bo totalnie nie potrafiłem programować jeszcze na studiach. Kompletnie mi to nie wychodziło. Wiele razy myślałem, że to w ogóle nie jest dla mnie i że rzucę to wszystko i oleję tą informatykę. No ale jakoś tam cały czas się trzymałem i właśnie koledzy robili za mnie te projekty programistyczne i ja za nich robiłem matematykę. Więc mogę gdzieś tam powiedzieć, że w miarę dobrze się z tym czułem, ale potem tak naprawdę mi się to do końca nie przydawało. Było tak, że jak tworzysz strony internetowe, aplikacje internetowe, to zazwyczaj twój klient będzie mówił, jakie wyliczenia tam są potrzebne. Jeżeli w raportach są potrzebne jakieś wyliczenia, to dostaniesz wzory. Jeżeli będzie tam coś, co będzie wymagało jakichś przeliczeń, to wszystko to dostaniesz od tego tak zwanego biznesu, od klienta i po prostu będziesz musiał albo musiała to przenieść odpowiednio na kod. Nic skomplikowanego. Natomiast przez te 10 czy 11 lat mojej pracy ta znajomość matematyki ograniczała się do dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, jakiegoś potęgowania, jakieś pierwiastki powiedzmy, ale nic skomplikowanego. To wszystko było na poziomie liceum max i to niekoniecznie klasy matfiz. Także o to bym się absolutnie nie bał i to na pewno nie jest kwestia tego, czy możesz zostać programistą, czy nie możesz zostać programistą. Naprawdę o to się nie martw. Ale, no bo zawsze musi być jakieś ale, prawda? Ale jeśli myślisz o czymś, gdzie faktycznie ta matematyka może mieć znaczenie, no to warto by ją było potrafić. Jakie to są projekty? Ostatnio byłem na konferencji I Love Dev.
Tam Sylwana mówiła na temat tego, jak tworzymy sieci neuronowe. Jakich wzorów potrzebujemy, żeby nauczyć taką sieć. I tam pojawiają się pochodne. Tam pojawiają się jakieś takie bardziej skomplikowane wzory. No i wtedy faktycznie dobrze byłoby trochę tej matematyki poznać. Ale to są tak naprawdę tylko pochodne. Pochodne też bardzo często, nie wiem jak jest teraz, ale ja pochodne miałem jeszcze w liceum. Także jest to wszystko do ogarnięcia. No i pozostaje jedna kwestia, ale o tym za chwilę. Pozostaje kwestia tego, co jeśli chcesz pracować dla SpaceX, dla Elona Muska, dla jakichś innych takich wywalonych w kosmos agencji, czy nie wiadomo czego, co będą potem w przyszłości wysyłać ludzi na Marsa, startować rakietami kosmicznymi, tam faktycznie będzie potrzebna matematyka. Tam na pewno będzie potrzebna matematyka. Ale problem jest taki, że ja mogę sobie pracować teraz z domu. Mogę sobie tutaj mieć na moim stole klawiaturę, myszkę, mogę mieć monitor, mogę pracować na, nazwijmy to, własnych zasadach. Jeżeli pójdziesz do jakiejś firmy, która będzie chciała faktycznie robić takie niesamowite rzeczy, prawdopodobnie nie będziesz mieć możliwości pracy z domu, nie będziesz mieć możliwości pracy zdalnej. Oni będą chcieli mieć ciebie na miejscu. Ja nigdy tego nie chciałem, dlatego nigdy nie uważałem, żeby ta matematyka była dla mnie jakoś specjalnie ważna. Gdzie jeszcze może się przydać matematyka? Na pewno w game devie, ale też nie wszędzie. Kiedyś rozmawiałem w moim podcaście Backend na froncie, nie wiem czy on jeszcze wróci, mam nadzieję, zobaczymy, właśnie z osobą blisko związaną z game devem. I ona też powiedziała, że ta matematyka nie wszędzie będzie tam potrzebna. Jeżeli będziesz jakimś tam, jakąś osobą, która będzie tworzyła scenariusze, która będzie robiła różne rzeczy, to tam nie jest wymagana ta matematyka. Matematyka będzie wymagana w momencie, jeżeli będziesz tworzyć jakąś fizykę gry, będziesz pracować przy silniku tej gry, będziesz pracować gdzieś, gdzie faktycznie te jeżeli będziesz pracować gdzieś, gdzie te obliczenia faktycznie mają duże znaczenie. Ale to wszystko jest twój wybór. Nie musisz umieć matematyki na wysokim poziomie, żeby zostać programistą. Jeżeli będziesz chcieć pójść dalej w jakąś tam stronę, no to wtedy ta matematyka może się przydać, ale sam będziesz czuć, czy faktycznie w danej pracy, którą chcesz w przyszłości robić, będzie ta matematyka potrzebna. Także nie bój się tego, że jest coś, co może ograniczyć twoje możliwości, zaprzepaści twoje szanse do tego, żeby tym programistą zostać. Ja w tej chwili, gdyby ktoś mi dał jakieś całki do rozwiązania, gdyby ktoś mi dał potęgi, ja już kompletnie nic z tego nie pamiętam. Sinusy, kosinusy, to wszystko zostawiłem daleko za sobą, gdzieś tam na studiach, gdzieś w liceum i absolutnie nie jest mi to w tej chwili potrzebne. Pewnie będzie potrzebne, jak dzieci podrosną, trzeba będzie sobie to przypomnieć, ale nie do pracy. Na szczęście nie do pracy, także bierz się do roboty. Zapraszam też ciebie na to, żeby spotkać się ze mną na webinarze już niedługo, bo 6 czerwca w poniedziałek o 21 będę też mówił o tym, jak zostać programistą, jaki jest plan taki krok po kroku, jak takim programistą zostać, co musisz umieć, czego musisz się nauczyć, żeby zdobyć swoją pierwszą pracę. Zapraszam. Pod spodem w opisie jest link do zapisu, także mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek. Będzie Q&A, także wtedy na żywo też, jeżeli masz jakieś pytania, zadawaj śmiało, będę siedział tam tak długo, aż odpowiem na wszystkie pytania. A tymczasem do zobaczenia, miłego dnia i widzimy się już niedługo.